Mariusz zanosił się po tych czterech biegach na srogi lanie. Nie skończyło się aż tak źle. A z czego wynikają te początki, nieznajomość tych ekstraligowych obiektów? Nie powiedziałbym, bo no to nie znamy swojego toru, bo u nas też tak zaczynamy, także też ekstraligowy zrobił tor nagle. No nie, no myślę, że bardziej myślę, że tak nawet po zachowaniu chłopaków widzę, że gdzieś tam no jednak jest napinka duża na tą ekstraligę i bardzo wszyscy chcemy, i a to zazwyczaj tak jest, że jak za bardzo się napinamy, to idzie w drugą stronę. Myślę, że no widać też po juniorach, bo leszczynianie gdzieś tam w zeszłym sezonie co najwyżej można powiedzieć, że byliśmy na równym poziomie, a tu nagle teraz zdobywamy jeden punkt. To, no, myślę, że tu jest główny punkt. Trochę myślę, tej jazdy oswoimy się i powinno być dużo lepiej. Właśnie jako Poczta też dopiero w trzecim biegu to już naprawdę pokazał fajną jazdę. Ten pierwszy wygrał start, ale wystarczyło, że weszli pod niego rywale i gdzieś tam już był pogubiony. Myślę, że to właśnie też można powiedzieć, że ty bardzo chciał Kuba, tak? I to dobrze jedzie, naprawdę bardzo dobrze startuje i jedzie ostro. Myślę, że tu się zawahał przez moment na prostej, wszedł zawodnik pod niego, wypchał go, drugi dołączył i pobiegł. Później już przejechał dwa biegi, rozluźnił się trochę i w tym trzecim biegu było widać, że naprawdę stać go na wiele. To jest tak, że faktycznie ta PGX Liga nie wybacza błędów. Po Olibersonie chyba też było widać, że jakiekolwiek ułamek sekundy, gdzieś źle pojechanie, czy nawet Tomek Gapiński to samo, dużo tych punktów było straconych na dystansie. Tak, tylko że wydaje mi się, że te błędy też wynikają właśnie z takiego usztywnienia się i że bardziej jazdy defensywnej niż ofensywnej, a tutaj wiadomo, że jak jest ścieżka szybka, to trzeba do niej dojechać i Oli gdzieś tutaj nawet teraz rozmawialiśmy, że mu kurczę za wąsko i tak to się ułożyło, bo biega prowadził przecież tego i normalnie powinien go dowieść, więc myślę, że tutaj więcej właśnie takie napinki niepotrzebne. Nie wiem, z czego to wynika, bo to przecież nie są juniorzy. Juniorów ja rozumiem, bo to jest dla nich inny świat i te nazwiska, które oglądają do tej pory w telewizji, teraz stają z nimi pod taśmę, to robi na pewno na nich wrażenie. Ale myślę, że już wkrótce gdzieś tam zobaczę, że to wszyscy są tak samo ludźmi i każdy ma te same problemy z dopasowaniem, ze sprzętem i można wygrać zawsze, wszędzie i z każdym. Cały czas szukasz chyba optymalnego rozwiązania się U24. Dzisiaj postawiłeś na Filipa Heimlanda. Matias czekał w rezerwie i chyba no, nie ma idealnego wyboru póki co. No też nie mam jakichś podstaw, żeby gdzieś coś wybierać, bo nam nic się, mówię, nie odbyło, nawet te pierwsze U24. No ale teraz zaczniemy jeździć naprawdę 5-6 razy w tygodniu, więc wszyscy będą mieli tą jazdę i U24 i juniorzy, także myślę, że kwestią czasu jest, kiedy którzyś chłopcy złapią formę i to zagryzie.